To już ostatnie dni wakacji, a co za tym idzie, powroty do domu z wypoczynku. O zachowanie szczególnej ostrożności apeluje policja, ale nie wszystkie zdarzenia zależą od nas samych, o czym przekonała się wycieczka, która wracała z Pomorza autostradą A4. Paweł Jędrusik. To efekt pożaru autobusu, którym dzieci i młodzież wracali z Pomorza do Małopolski. W nocy z poniedziałku na wtorek w rejonie MOP Chechło autobus zaczął się palić. Kierowca szybko zjechał na ten MOP, no i zarządził ewakuację. Łącznie 49 osób tej młodzieży, byli tam wychowawcy. No i kierowcy opuścili ten pojazd. Sami kierowcy rozpoczęli akcję gaszenia pojazdu, również część bagaży udało im się wyciągnąć, natomiast no niestety autobusu nie udało się zgasić, mimo że przyjechało na miejsce 8 zastępów Straży Pożarnej. Najważniejsze jednak, że nikt nie ucierpiał. Tu błędu ludzkiego nie było, ale przed tymi przestrzega policja podczas powrotów z wakacji. Statystyki od początku wakacji są dramatyczne. Policja odnotowała 384 wypadki, w których zginęło 25 osób. Ponad 400 osób zostało rannych. Teraz mamy już ten ostatni weekend wakacyjny, który tak jest trochę szalony, bo wszyscy chcą wrócić do swoich obowiązków. Mamy też dużo na głowie, powroty do szkoły, tak więc musimy uważać. Będą też wzmożone kontrole na drogach, możemy się spodziewać policjantów w różnych miejscach. Będziemy dbali o to, żeby ten powrót z wakacji był bezpieczny. Przed wyjazdem warto też sprawdzić swój samochód, choć jak mówią mechanicy, to powinno się robić przed wyjazdem na wakacje, a nie przed powrotem. Oczywiście podstawą to jest ciśnienie w oponach, które przez 2-3 tygodnie, jak przebywam na wakacjach, może popuścić. Natomiast, no cóż, mocowanie fotelika dla dzieci przede wszystkim też jest jako podstawą dla mnie do sprawdzenia, bo dzieci się wierzą, ruszają i też mogą po prostu się wypinać z tych fotelików potem samoczynnie. No ogólnie przede wszystkim czyste szyby. No i zadbać przede wszystkim o wyobraźnię na drodze.